17 września 2022 roku i mecz Astra Krotoszyn, Warta Śrem. Szanowni Państwo, szybciutko przystąpimy do przedstawienia składów. Mamy dzisiaj okazję zagrać na nowo wybudowanym, nowo wyremontowanym stadionie Astry Krotoszyn. Także naprawdę, sami Państwo widzicie, że wygląda to fantastycznie. Zacznę od gospodarzy. W bramce z numerem 12 Wojtkowiak Patryk, z numerem 2 Sekula Szymon, z numerem 5 kapitan zespołu Jankowski Szymon, dalej z numerem 6 Olejnik Daniel, z numerem 10 Mizerny Mateusz, z numerem 11 Powalisz Patryk, z numerem 14 Piruk Dawid, z numerem 16 Brink Filip, z numerem 17 Motyl Kamil, z numerem 21 Siemański Mateusz i z numerem 97 Spelniak Damian. No i warciarze, wraca po paru meczach nieobecności Dominik Tobel w bramce, który pełni dzisiaj obowiązki kapitańskie, także z numerem 91 Tobel Dominik, z numerem 2 Kozłowski Jakub, z numerem 3 Paliszewski Krzysztof, z numerem 7 Forszpaniak Dawid, z numerem 9 Szybczak Bartek, z numerem 10 Kamil Szymandera, z numerem 55 Słomczyński Patryk, z numerem 5 Koperski Adam, z numerem 21 Władysław Dybin, z numerem 27 Orest Slobodian i z numerem 99 Dominik Boro. Pierwszy mecz tej kolejki spotkań, także nie mamy rezultatów. Wiadomo, lideruje Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Warta Śrem na czwartym miejscu. Zaraz o tym troszkę więcej sobie poopowiadamy. Białe koszulki, niebieskie spodenki i białe piłkarskie skarpety zespół Warty Śrem, natomiast na czerwono gospodarze Astra Krotoszyn. Stało się już taką tradycją, że niestety trener warciarzy Łukasz Kubzdyl nie może skorzystać z pełnego składu, także i dziś brakuje paru zawodników, ale o tym za chwilę, bo właśnie rozpoczęli warciarze. Już Dybin. Do tyłu ze spokojem Dominik Boro, który dzisiaj z konieczności pod nieobecność Janickiego i Pawłowskiego ci pełnić rolę jednego ze środkowych defensorów. Na lewo do Paliszewskiego. To Paliszewski ładnie ze zwodem do środka. Jest w środku tam Dybin, nie znalazł go jeszcze Krzysztof Fajsetki. Trzeba tutaj wracać, trzeba odbudować kontrę, bo już groźnie tam się robi. Już gospodarze inicjują pierwszy swój atak. Ze spokojem wycofali w tej chwili piłkę i to oni będą rozgrywać od tyłu. Wyskakuje tam Bartek Szybczak, ale nie udało się na pozycji spalonej. Tutaj chyba był jeden z zawodników skrzydłowych, to Szynasyndia, jednak daje grać dalej. Spalniak, to on tutaj teraz w pojedynku z Krzysztofem Paliszewskim. Spalniak dobrze w pomocy tutaj Patryk Słomczyński i ostatecznie o nogi tutaj Spalniaka piłka ląduje na aucie. W końcu Patryk Słomczyński może dzisiaj wyjść nieco wyżej. Wrócił Krzysztof Paliszewski na bok obrony i Patryk Słomczyński dzisiaj na tej lewej pomocy. Okazuje się Dybin. Paliszewski jednak daleko do Sypczaka. Lecimy piłkę. Powalisz teraz ze Skrzypczakiem. Jeszcze tutaj walczy Skrzypczak, natomiast ostatecznie ta futbolówka pod nogami gospodarzy. Kapitan zespołu Szymon Jankowski teraz do boku. Dalekie zagranie, dużo miejsca ma tam Spalniak. Czy jednak to przerywamy? Adam Koperski. Teraz Dawida Forszpaniaka, walczy tam Dawid Forszpaniak w środku pola z Powaliszem. Natomiast ostatecznie górą gospodarze i piłka pod nogami stoperów Astry. Druga minuta spotkania, cały czas bez goli. Dobry teraz przerzut, jednak za daleko. Ta piłka trochę posłana na lewe skrzydło i odrzut z autu rozpocznie Koperski.
mówiłem Państwu, że to szósta kolejka spotkań. Liderem w tej chwili w naszej grupie Ostrowia Okrów, która poza porażką z Wartą Śrem z kompletem zwycięstwa, ale może o tym za chwilę, bo Patryk Słomczyński dobrze tutaj opanował tą piłkę. Patryk Słomczyński jest na lewym skrzydle. Dobre wyłożenie tej piłki, ale Bartek Skrzypczak skutecznie tam blokowano przez stoperów gospodarzy. Dobrze poradził sobie Koperski z opanowaniem tej niełatwej piłki. Już do tyłu, Dominik Worow. Już na połowie gospodarzy Worow. Dobrze, teraz do Faliszewskiego. Faliszewski powrotem do Worocha. Aktywnie tutaj widzimy, w środku pola porusza się Oreb Slobodian. Nie wiedział za bardzo jednak Worow, co z tą piłką zrobić i ostatecznie tracimy futbolówkę i odrzuty z autu rozpoczną gospodarze. Powalisz to on tutaj. Próbuje. Jest Worow. Do tyłu do Dobela. Dybin. On zdecydowanie gracz meczu z przed tygodnia, z Ponieca. Fantastyczny gol, a potem naprawdę dobre zawody w wykonaniu Władysława Dybina. Pan mistrz Mandera, bo on teraz cofnął się do rozegrania. Łoski. Worocha. Budujemy spokojnie tą akcję od tyłu. Jest tutaj Orest. Nie zdecydował się jednak na zagranie. Dybin. Za mocno zagrana ta futbolówka i odrzutu z autu rozpocznie Brink. Pokazuje się tam Powalisz. Dalekie zagranie. Paulus się tutaj chyba dopatrzył. Nie daje grać dalej. Główny arbiter spotkania. Już piłka pod nogami Sobela. Do Kozłowskiego. Strzelił do rozegrania Szymandera. Worocha. Jeszcze raz do Szymandery. Trzeba tu uważać, bo już tam czaje się spalenia. Kozłowski dobrze teraz zdobywa teren. Kuba Kozłowski ruszył tam prawą stroną. Koperski. Szybkość naszego bocznego obrońcy. Jest dośrodkowanie. Trafi ta piłka pod nogi Słomczyńskiego. Przekłada sobie ją na lewą nogę. Patryk Słomczyński jeszcze gdzieś tam próbował wpadać w pole karne, jeszcze gdzieś tam próbował mijać. Szkoda, że nie zdecydował się na strzał. Wiadomo, piłka ta była na jego słabej, słabszej teoretycznie prawej nodze. Natomiast wiemy, jak w środku tygodnia w pucharowym meczu Patryk Słomczyński puknął z drużyną Lechii Kostrzyn i dał prowadzenie Warcie. Dobrze, teraz Szymandera naciskał tam jednego z graczy Astry i od autu Paliszewski do Worocha. Poprzek pola teraz Dominik do Kozłowskiego. Do gry Orec Swobodian. Do Worocha jednak piłka trafia. Dobrze, teraz Patryk Słomczyński ma więcej miejsca. Poszuka przekątnej. Tak, jest tam zagranie do Dawida Foszpaniaka, ale trochę za krótkie. Nie doszła ta piłka do naszego skrzydłowego. Wygramy, budujemy tą akcję od nowa. Szymandera. Jeszcze raz wykorzystanie Dominika. Worocha, Faliszewski, ładna teraz klepa tutaj ze Słomczyńskim. Czy poradzi sobie Faliszewski? Nie. Górą stoperzy zespołu gospodarzy, ale ładnie powalczył teraz Slobodan w środku pola. Znów piłka pod jego nogami. Troszkę teraz zabrakło takiego chyba mądrości wojskowej, ale gramy dalej. Piłka jest tam u Szymandery. Pierwszy strzał w kierunku bramki. Kamil Szymandera wysoko nad bramką. Skończę wątek tabeli. Pierwsza Ostrowia Ostrów, tak jak mówiłem, tylko porażka z Wartą Śrem. Warta na czwartym miejscu, dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka. Natomiast nasz dzisiejszy rywal Astra Krotoszyn na miejscu 12, jedna wygrana, jeden remis i dwie porażki. Teraz zagranie tutaj, Brink, ale asekuruje i odprowadza wzrokiem piłkę Dominik Sobek. Pamiętamy ten mecz przed rokiem tutaj, jakże nieszczęśliwy dla nas w tych strugach deszczu, gdzie przegraliśmy w stosunku 2-1, nie wykorzystując karnego, przeważając cały mecz, mając niezliczoną ilość sytuacji, ostatecznie górą wyszli gospodarze. No także dzisiaj na pewno żądni rewanżu nasi chłopcy. Koperski o nogi i od autu Adam. Mandera. Dobrze się teraz zastawił, ładnie przeszedł dwójkę zawodników gospodarzy i faulowany.
Ciekawa ta szósta kolejka spotkań poza meczem, który właśnie mamy okazję śledzić. GKS Rychtal zagra z Piastem Poniec, Orzeł Mroczeń z Piastem Czekanów, Krobianka Krowia gościć będzie Ostrów Wielkopolski, a więc mecz na szczycie, mecz drużyn absolutnie zainteresowanych awansem do czwartej ligi. Drugi zespół Kalisza zagra z Łęką Opatowską, która jest rewelacją jak do tej pory rozgrywek, bo Beniaminek zajmuje drugą lokatę. Rawia Rawicz zagra z Kanią Gostyń i Wiktoria Ostrzeszów z Orłem Biały Koźmin. Także wszystkie te mecze dziś i jutro. Szymandera teraz prostopadle próbował do Dybina, jednak połapali się w tym wszystkim zawodnicy gospodarzy i to oni teraz wychodzą z groźną kontrą. Dobry przerzut tutaj do Brinka. Sobel daleko, ależ teraz błąd, pusta bramka. Jakoś niefortunnie chyba odbiła się od jakiegoś korzenia czy coś. No na pewno źle to obliczył nasz bramkarz i Patryk Powalisz, to on w 9 minucie otwiera ten wynik spotkania. No powiem szczerze, że kuriozalny to szczerze. Dla zespołu Akcji Zapasem jest z numerem 11. Powalisz, Patryk. Nie wiem, jak to się mogło zadziać, bo naprawdę wydaje się ta murawa równa z tej naszej perspektywy. Natomiast ta piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, ona cofnęła się pod nogi Powalisza i zaskoczyło to Dominika Sobela. No nie zmienia to jednak faktu, że bramka na pewno obciąża konto naszego bramkarza. No szkoda, bo nic nie zapowiadało się takiego biegowi sprawy, bo to warciarze byli, przy piłce to warciarze prowadzili grę i to my przed chwilą za sprawą Kamila Szymandery oddawaliśmy pierwszy strzał w kierunku bramki Astry, natomiast no w tym momencie trzeba gonić wynik. Dobra piłka, teraz do Sączyńskiego, trochę za krótka, ale jest jeszcze Dybin, opanował futbolówkę, Patryk Sączyński z powrotem do Władysława Dybina. Dybin górą jednak toperzy gospodarzy i od autu jeszcze ta piłka gdzieś tam otarła się od Władysława Dybina i z autu zawodnicy Astry. No. Nie opanowali jednak futbolówki na tyle, byśmy mogli tutaj skonstruować. Sączyński teraz do Skrzypczaka. Bartek Skrzypczak próbuje tam walczyć o piłkę skutecznie przyblokowany i od bramki rozpocznie za chwilę Patryk Wojtkowiak. No szkoda tej bramki, naprawdę kuriozum, no ale trzeba grać. Wiemy, że warciarze potrafią podnosić się, potrafią odrabiać straty i tutaj liczymy, że właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce. Już Skrzypczak próbuje tam przeszkadzać. Olejniak do tyłu. Z pokojem teraz budują akcję gospodarze. Jan Koski, kapitan zespołu. Tutaj z wykorzystaniem skrzydła, Brink. Środka. A teraz dobrze Kuba Kozłowski, bo takie wstrzelenie tej piłki w pole karne, ale był już tam spalenik chyba. Ładnie teraz Szymandera przerywa tą akcję, dostając piłkę. Wydaje się, że to powinna być kartka, bo taktyczne przewinienie mogło być naprawdę groźna akcja. Natomiast jeszcze woła do siebie zawodnika gospodarzy, chyba ostatnia reprymenda. Natomiast upiekło się Danielowi Olejnikowi jeszcze tym razem bez kartonika. Podnosi się z murawy pan Szymandera, widać, że gdzieś tam ucierpiał. Jakub Kozłowski, to on ustawia na środku pola tą futbolówkę i to on za chwilę rozpocznie do Worocha. Krzeski, odpoczyła trochę mu ta piłka, ale szczęśliwie opanował ją Krzysztof Paliszewski. Ładnie teraz wszedł do środka, cały czas przy piłce. Patryk Sączyński, to on teraz na lewej stronie decyduje się na dośrodkowanie. Jeszcze mija Patryk Sączyński. Dobrze, Czesiel, jest tam szansa, jest gol! Nie, piłka jednak opuściła. Opuściła piłka plac, także nie uznaje sędzia tej bramki. Wydaje się, że Patryk Sączyński wyjechał tam z futbolówką poza linię końcową. Protestuje teraz nas skrzydłowy. No, z tej perspektywy na pewno nie byliśmy w stanie widzieć tej akcji. Trzeba zawierzyć tutaj sędziemu, że faktycznie tak było. No ale pokazaliśmy, że potrafimy tutaj szybko i skutecznie rozmontować obronę przeciwnika. Dybin. On teraz ściągnął na siebie dwóch rywali z powrotem do Sączyńskiego. Sączyński dośrodkowuje. Piłka przed pole karne wraca do Dybina. Ładnie teraz Sobodian. Technicznie, ale nie dokręcił tej piłki
do bramki i za chwilę znowi Wojtkowiak. No ciekaw, jestem ciekaw, czy faktycznie ta futbolówka opuściła plac gry. Tak jak powiedziałem, musimy zaufać tutaj arbitrowi, bo to on wskazał, że tak właśnie było. Grają gospodarze. 13 minuta spotkania od 9 po niefortunnym błędzie Dominika Sobela. Przegrywamy w Krotoszynie 0-1. Wojtkowiak. Spokojnie budują te akcje gospodarze. Prostopadłe teraz zagranie, trochę za mocno. Paleniak do swojego kolegi tam na lewym skrzydle i od autu za chwilę Adam Koperski. Pokazał się Forszpaniak za krótko, trochę zgrywa, ale dobrze już Koperski ratuje tę sytuację. Trzeba przyznać, że odkrycie na tej pozycji trenera Kubzbyla, Adam Koperski, nominalnie ofensywny zawodnik, nominalnie skrzydłowy, a z konieczności już od ładnych paru meczów na tej prawej obronie, to on jakby tutaj wciela się w obowiązki defensora po tamtej stronie. Ale teraz groźnie trzeba odbudować, jest stał z daleka, Dominik Sobel przenosi tą piłkę nad bramką. Wydawało się, że daleko, wydawało się, że będzie to niecelne uderzenie, natomiast faktycznie Damian Paleniak ładnie tą piłkę starał się przepodziewać nad naszym bramkarzem. Ten natomiast kwiastuje ją na zdrożny i chwilę pieczy, taki stały fragment gry dla gospodarzy. Tam pieczołowicie piłkę odstawia, powalisz. Powalisz, to on za chwilę będzie prawą nogą dośrodkowała, więc piłka dochodząca do naszego bramkarza. Zakręcona ta futbolówka. Jeszcze utrzymują się gospodarze, jeszcze obracał się tam i strzelał kapitan zespołu Szymon Jankotki. Na nasze szczęście niecelnie. Było trochę bałaganu tu przy tym stałym fragmencie. No, to trzeba przyznać, że faktycznie te stałe fragmenty to jeszcze bolączka naszego zespołu. Pamiętamy przed tygodniem w Poniecu, jak bezkarnie do pozycji strzeleckiej dochodzili nasi rywale. Natomiast na nasze szczęście byli bardzo nieskuteczni. Skrzypczak, to on ma teraz więcej miejsca. Lewą stroną Paliszewski, nie dochodzi ta piłka jednak do niego, bo dobrze przerywają Jankowski. No i Paliszewski rozpoczyna ten z autu na wysokości pola karnego. Pokazuje się tam Sobolan, pokazuje się Skrzypczak, jest Dybin, piłka jednak do Szymandery, Szymandera ładnie ją opanował, faulowany, nie, sędzia daje grać dalej, już trzeba się organizować tutaj w obronie, bo robi się groźnie, do szczęście Krzysztof Paliszew jest tam, gdzie być powinien, czy teraz futbolkę na rzecz Ziemańskiego, wypuszczony tutaj bój, powalisz, ma sporo miejsca, jest szansa na dośrodkowanie, dokładne wyłożenie, Kopecki nie trafia tam dobrze w piłkę, jeszcze grają gospodarze, jeszcze jakiś tam z półobrotu strzał i kolejny, drugi już rzut rożny dla gospodarzy. No dużo chaosu było tu. Najpierw stracił tą futbolówkę, Paliszewski gdzieś w okolicach środka pola pomknął, powalić tą prawą stroną. Miał dużo czasu, dużo miejsca na dośrodkowanie. Na szczęście rykoszetem ta piłka wyszła na rzut rożny. Fragment takiego nerwowości, fragment przystoju ze strony warciarzy, a wydaje się, że do głosu coraz bardziej zaczynają dochodzić gospodarze. Drugi drożny w odstępie paru minut. Jest teraz wycofanie przed pole karne. Trzeba tutaj wyskoczyć. Czynią to warciarze, konkretnie Szymandera. Teraz niedokładne Koperki. Ależ przydało mi się rzucić tą piłkę do przodu. Tak też się dzieje. Blink Filip, to on przerywa akcję warciarzy. Koperski do przodu, Szymandera ma trochę więcej miejsca, obraca się już Kamil, ale wystarczają do niego rywale do tyłu, do Paniaka, do Dybina. Dybin przekonna zagranie teraz do Sam wiesz, że Dybin został właśnie na koniec Paliszewskim. Paliszewski wyłoży, ale że było w 11 metrze problemu, chociaż troszkę nerwowo olejni. Słuchaj, pamiętam, że studenci dla naszego zespołu. On do każdego
To ty nie znasz, co potrafią studenci robić. Dlatego ja z jednej strony z nim grając moją koleżanki. Na pewno jest i porobne. Ona kombinuje kombinować. To się mu wcale też nie dziwię, że ty robisz ją niepodobnie, indywidualnie. Gdzieś tam na dalszy słupek. Czujemy się przy piłce. Koperski. Teraz troszkę pogubił się Adam w tym zagraniu. A jak ty go nie zaliczysz, to... Dalej każe sędzia już od autu. Rozpoczęli gospodarzy. Już spaleniak? To napisz. Dominik Boro, szeroko, Waliszewski, jeszcze się, że jest Patryk Nowczyński, ale Waliszewski zdecydował się na zagranie do Krzyczaka. Barosz tam na walce do Dybina, jeszcze najszybszy w tym wszystkim, najszczelniejszy Patryk Nowczyński, co futbolu zaloguje w jego rękach. Znaczy 19 minuta spotkania, przegrywamy cały czas w Krotoszynie 0 do 1. Wspierają gospodarze. Już próbuje tam Krzyczak przeszkadzać, drugie zagranie. Jest tutaj Koperski, dobrze przerywa tą akcję. Trzeba tam powalczyć, to też czyni Słowodian. Ostatecznie piłka pod nogą gospodarzy. Kamil Motyl, to on teraz uwikłany w pojedynek z Bogdanem. Jeszcze utrzymują się gospodarze, jeszcze walka w środku pola. Teraz może Koperski uspokoimy trochę to, tak. Kamil Szymandera ma tutaj więcej miejsca, podłącza się Krzysztof Waliszewski, widzi go Kamil. Waliszewski będzie miał tutaj lewą stronę otwartą, obiega go Patryk Tomczyński. Waliszewski decyduje się na uderzenie. Niedokładne jednak, ale piłka gdzieś tam odbita od jednego z zawodników gospodarzy i drugi rzut rożny w tym spotkaniu dla Warty. Teraz jeszcze będzie wykonywał ten rzut rożny. Dwie ręce uniesione w górę, a więc możemy się domyślać, co za chwilę będzie grane. Go ze Slobodanem, ten do Dybina troszkę za krótko. Niedokładne teraz rozegranie tego całego fragmentu gry. Utrzymujemy się przy piłce Kozłowski. Chyba do tyłu, tak, do Kwaliszewskiego. Próbujemy zbudować tą akcję od nowa. No szkoda, nie wyszło nic z tego rzutu rożnego. A przecież jest to na pewno element, w którym można zagrozić. Faulowany teraz Dawid Koszpaniak i od rzutu wolnego rozpoczną warciarze. 21 minuta gry właśnie się rozpoczęła. Przypomnę, cały czas Astra 1, Warta 0. Dominik Woro, to on za chwilę decyduje się posłać tą piłkę gdzieś tam daleko, daleko w pole karne. Jest mocne dośrodkowanie, jest tam Kuba Kozłowski. Zdawał się łapać piłki bramkarz, jeszcze tutaj Słomczyński. Dobrze, Dybin przejmuje tą futbolówkę, Szymandera do tyłu, do Chwaliszewskiego. Spróbujemy zbudować tą akcję od nowa. Krzysztof Chwaliszewski, długie zagranie do Skrzypczaka. Niedokładnie jednak grają gospodarze. Mandera. Koperski do tyłu, do Borocha. No, a teraz przestrzeń Dominik Woro, Kamil Szymandera do boku, jest tam Forszpaniak, obiega go Koperski, do niego też próbuje zagrać, faulowany tam chyba Bartek Skrzypczak, będzie jednak daje grać dalej, a szkoda, bo było to już przed polem karnym, ładnie teraz Dawid Forszpaniak przejął piłkę, ale już widzimy, doskoczyło tam do niego ze trzech zawodników, walczy jeszcze Koperski, jeszcze powstrzymywany, no zaczepiany ewidentnie przez obrońców, nie wiem dlaczego gwizdek sędziego milczy. O nogi gospodarzy i z autu Koperski. Zdarzał się tu Skrzypczak, ładnie opanował tą futbolówkę nasz napastnik, potem do Koperskiego, on próbuje chyba minąć zawodnika. Tak, też ładny sklepą zagranie z Dawidem Forszpaniakiem, obija lewego obrońcę Adam Koperski i rzut rożny tym razem z drugiej strony boiska. Widzimy już lewonożny Dominik Woroch zbliża się w kierunku narożnika pola, gdzie jeszcze zerknięcie w stronę ławki naszego zespołu. Jeszcze ostatnie wskazówki trenera, który z elementów, który z rozwiązań teraz zagrać.
Wydaje się, że wzrost Dominika Worocha bardziej przydałby się w tej chwili w polu karnym, aniżeli to on miałby dośrodkowywać, no ale takie ustalenia. Wysoko podniesione ręce, a więc krótkie rozegranie. Grywa tam Orest Boroch, teraz ładnie! Za mocno trochę przeniósł tą futbolówkę nad bramką. Trochę za krótko. Już drugi raz widzimy Orest Slobodian zgrywa tą piłkę do zawodnika będącego w narożniku. Połapują się w tym gospodarze i skutecznie uniemożliwiają dobre dośrodkowanie. Wojt Dogacz już wygania swoich zawodników gdzieś tam daleko, pokazują, wybijał będę tam na połowę przeciwnika, tak coś się dzieje, Smolczyński walczy tutaj o piłkę. Nieporozumienie między zawodnikami gospodarzy, ale ostatecznie wywalczają z autu na kości środka pola. Zaraz będzie tutaj rzucał tą piłkę do gry. Daleko. To lepiej zatrzymać się wtedy. Ale ładnie pani się powstrzymał. Pani gospodarza. Tak, bym wolno Pomciński teraz do Zdana Swoboda. Faulowany teraz na środku pola przez Biruga. Burzą się tutaj zawodnicy gospodarzy. Żółta kartka chyba za tam nadmierne reakcje w kierunku sędziego dla jednego z zawodników Astry. Konkretnie był to Ziemański Mateusz. To najgorzej jest tak, jak ktoś drugą stronę i nagle robi. Szkoda, bo ładnie tutaj Sobodian mijał z wodem w środku pola. Wydawało się, że ta akcja może rozpocząć się bardzo ciekawie, natomiast przewinienie i tylko rzut wolny. Potrafili tak zrobić. Borok, Jakub Kozłowski, teraz z miejsca do boku do Kuderskiego, który ta piłka mu podskoczyła niepotrzebnie. Jeszcze Dawid Poczpaniak tam próbuje. Na prawej stronie fałuje chyba, ale nie, zadaje rzut z autu dla warciarzy. Wydawało się, że nadmiernie tam pracowały. Jeszcze raz Poczpaniak, teraz lewa noga. Niedokładne uderzenie. No próbujemy widać odwrócić ten niekorzystny wynik, natomiast jak na razie brakuje takiego zdecydowania w nogach naszych zawodników, takiego chyba zaangażowania większej siły ataku, bo to są pojedyncze, czasem dwójkowe akcje, a brakuje chyba podłączenia się tutaj w ładnych, zwłaszcza ze środka pola. Już daleko Wojtkowiak powalczył tam z Tumandera. Teraz Borek tutaj nie wygrał tej przebitki, ale był tam w asekuracji Jakub Kozłowski. Sobel. Kozłowski. Szeroko pewnie do Koperskiego, tak, trochę za plecy mu zagrał, ale Adam opanował piłkę z powrotem do Kozłowskiego. Ale teraz niepotrzebne zagranie w poprzek Kuby Kozłowskiego. Nie robi się takich rzeczy, bo z tego można się narazić na kontrę pod Janką. Teraz w środku. Ale arbiter już tam powalisz strzelec jednej z bramek w dzisiejszym meczu. Powalisz jeszcze, ale Waliszewski radzi sobie z zawodnikiem. Teraz wychodzi krzyku, fauluje Krzysztof Waliszewski, tutaj Daniela Olejnika i rzut wolny dla gospodarzy. Niebezpieczna sytuacja, to na pewno jest strefa, z której będzie można strzelić piłkę w pole karne warciarzy. Nie ma chyba chętnego teraz na wykonanie tego stałego fragmentu gry. Na pewno też kradną te cenne sekundy, bo przecież mają dobry wynik zawodnicy Astry Krotoszyn. Mateusz Mizerny, to on będzie dośrodkowywał pole karne, lewa noga. Trzeba uważać, trzeba być tam czujnym. Dobre dośrodkowanie gdzieś tam na 11 mecz. Jeszcze gospodarze utrzymują się przy piłce. Olejnik, jest wyłożenie tutaj przed pole karne, niepewnie Worok, na szczęście dobrze, wychodzimy teraz z kontrą do Dawida Poczpaniaka, ale za daleko ta piłka posłana, nie zdążył Dawid opanować futbolki od autu gospodarzy, a konkretnie Szymon Sekula. 27 minuta spotkania, a więc mamy tutaj połowę, cały czas od 9 minuty. Po błędzie Dominika Sobela i golu Patryka Pobalisza.
gospodarze prowadzą 1-0. Jedź z autu Sekula. Walczy tam Kozłowski, walczy Koperski. Górą warciarze, już Kozłowski. Dobrze, ma teraz Dybin więcej miejsca. Władysław Dybin, to on się rozpędza do Tłomczyńskiego. W końcu dawno nie miał Patryk piłki przy nodze. Dośrodkowali, sam Kozłowski będzie strzałem, gol! Jakub Kozłowski, to on rozpoczął tę akcję i to on ją zakończył. Brawo warciarze, 28 minuta spotkania. Jakub Kozłowski do Dybina, potem do Słomczyńskiego. Patryk, piękne dośrodkowanie. Jakub Kozłowski pod poprzeczkę głową. 1-1, 28 minuta spotkania. Dobrze, dobrze, że przed przerwą udaje się wyrównać, bo naprawdę ten gol stracony przez warciarzy był golem więcej w przypadku, aniżeli z tego, że zasłużyli sobie na to miejscowi. Już rozpoczęli gospodarze, już piłka pod nogami Wojtkowiaka. Do Jankowskiego, ten z powrotem do Wojtkowiaka, daleko. Wojtkowiak popatrzy, tutaj Patryk Słomczyński, górą jednak Bing. Faulowany Brink przez Słomę w tym pojedynku główkowym i od rzutu wolnego rozpoczną za chwilę gospodarza. Już grają. Brink do boku, do Powalisza. Powalisz. Przeszkadza tam Dybin, dobrze opóźniając akcję, z powrotem Powalisz. Dobrze tutaj Chwaliszewski, czy Dybin opanuje piłkę? Tak, też się stało, Slobodan próbował teraz wodę mijać, ale traci niepotrzebnie tą futbolówkę. Już napędzają się goście, jest tam na szczęście w asekuracji Krzysztof Chwaliszewski, Kamil Tymandera, faulowany przez Spaleniaka. Już gramy, już Kozłowski do boku, do Kozłowskiego, trochę za krótko. Adam jednak opanował piłkę, z powrotem do Kozłowskiego. Muszy Mandery. Spokojmy tę grę, tak? Ubudujmy tę akcję. To też czynią nasi stoperzy. Boro. Chyba to zagranie miało być w wykonaniu Dominika Worocha, bo ani to do Bartka Skrzypczaka, ani do Dawida Poszpaniaka. I grają gospodarze. Wyskoczył tutaj Dybin. Jest Brink tutaj na tym prawym stronie. Niedokładnie jednak. Musi tutaj Slobodian powalczyć w środku pola. Luka teraz przegrana na lewą stronę, musi tam Dawid Poszpaniak już zasekurować, bo tam jest Koperski. Dobrze, dobrze, radzimy sobie tutaj w tej sytuacji. Slobodian do Skrzypczaka, ten do Dybina, ależ by się przydało rzucić tu dokładnie Słomczyńskiemu. Nie czyni jednak tego Ladysław Dybin i gramy. Grają nasi rywale. Powalić do środka. Szymandera, dobrze, odzyskujemy piłkę, niedokładnie teraz Dybin do Slobodana. Jest na szczęście Chwaliszewski w tym takim, ale jeszcze gospodarze, jeszcze to oni tutaj pozwolił futbolistę opuścić boisko, Krzysztof Chwaliszewski. I chwila wytchnienia dla naszych zawodników. 31 minuta spotkania, przypomnę, to gol Kuby Kozłowskiego przed 2 minut 1-1. Teraz spokojnie Chwaliszewski do Sobela. Do Kozłowskiego, już ta piłka na prawej stronie, Kozłowski do Koperskiego, już szeroko Adam, czy utrzyma piłkę w boisku, tak też się stało. Przerywają jednak gospodarze i odrzutu z autu za chwilę nasz prawy obrońca, to jest Szymandera. Koperskiego, to jeszcze próbuje tam pograć, dobrze z Forszpaniakiem i jeszcze raz z autu będziemy mieli szansę zaraz poprawić. Koperski, pokazuje się tutaj Dybin, nie decyduje się jednak na zagranie do niego. Koperski gra do Skrzypczaka, Skrzypczak ładnie się zastawia, wiemy, że potrafi to robić Bartek Skrzypczak, jednak brakło teraz centymetrów boiska i wyjechał popularny Barusz, wstąpił to na aut. Już tam Sekula, to on zaraz rozpocznie z autu daleko. Przytomnie tutaj Szymandera do środka. Powodzian próbuje walczyć. Czy tam jest Krzypczak? Ale przecież najpierw była piłka, a potem gdzieś tam o wyprostowaną nogę potknął się Olejnik i faulu. W tym zagraniu dopatrzył się główny arbiter spotkania. Już trzeba się obracać, już trzeba uważać, bo wiemy, że gospodarze potrafią przyspieszyć, rzucić dokładnie tą piłkę gdzieś do boku i groźnie zaatakować. Teraz chyba będzie, tak jest, po przekątnej, zagranie tutaj na
Powalisza, połapał się przez Waliszewski. Jeszcze jednak Kowalisz utrzymuje się przy piłce. Słomczyński to mu też przeszkadza. Dobrze, Patryk Słomczyński próbuje wyłuskać tą piłkę. Jeszcze tutaj ładny pojedynek z Powaliszem. Teraz Słobodian nie zdążył jednak. Grają gospodarze. Jeszcze Motyl. Daleko tam. Na szczęście Koperski w tym wszystkim najprzytomniej. Piru. Tutaj gra tego ostatniego stopera zespołu gospodarzy i to on najczęściej rzuca te piłki tutaj jak nie w lewo, to w prawą stronę. Dawid Poczpaniak na aut i za chwilę Szymon Sekula znowu ze stałego fragmentu gry. Już tam do przodu zagranie. Koperski tam jak zawsze na prawej stronie. Są gospodarze górą nasi zawodnicy, ale tylko na chwilę, bo za chwilę Szymon Sekula będzie miał okazję poprawić saltu. Wrócił tam Dawid Poszpaniak, wrócił Kamil Szymandera. I w narożniku teraz Polaka, pola boiska, ładnie da Adam Koperski teraz zebrał tą piłkę. Dobrze teraz Władysław Dybin, Oles Sobodian i od rzutu wolnego Warciarze. Szymandera. Teraz piłkę wychowanek Siremskiej Warty. Trzeba popracować ją, odzyskać, ale teraz groźnie pograli. Chyba był tam spalony sędzia, jednak daje grać dalej. Przeniesiona ta futbolówka jest Sobel. No dobrze, teraz i pewnie nasz kapitan. Już daleko do Faliszewskiego. Ma tutaj korytarz na tej lewej stronie Krzysztof Faliszewski. A wiemy, że potrafi się rozpędzić. Wiemy, że potrafi pomknąć tym skrzydłem. I dobrze zarówno albo strzelić, albo dośrodkować. Woro. Nosi ciężar gry na prawą stronę. Jest tam Szymandera. Powolniła ta akcja. Szkoda, bo wydawało się, że u gospodarzy nie jest dobrze ustawiony w obronie i można pokusić się o kontrę. Po rok daleko teraz do Poszpaniaka. Opanował tę piłkę. Dawid ma za plecami Koperskiego. Ładnie teraz piętą do Koperskiego. Ma czas Adam, żeby dośrodkować. Pośwignął się tutaj zawodnik. Jest Słomczyński. Prawa noga, ależ teraz. Ratują gospodarze, wybijając tuż przed bramki. Ale teraz trzeba uważać. Jest tutaj Borok na szczęście za mocno. Dominik out i od całego fragmentu gry gospodarzy. No był tam Patryk Słomczyński, szukał tam najpierw lewej, ostatecznie prawą nogą strzelał i tylko wybicie obrońcy zażegnało niebezpieczeństwo. Więc gramy tutaj Spaleniak, to on do tyłu, do Ziemiańskiego, tam do boku, Sekula tam ma miejsce. Będzie dośrodkowanie, nie, jeszcze gdzieś tam zdecydował się przegrać ten środek, byli. Przegra z Sekulą, z powrotem, dobrze w tym wszystkim mizerny, ale najlepiej tam jest Szymandera i to my odzyskujemy piłkę, jest Skrzypczak, czy pierwszy będzie przy piłce Baros, nie, pierwszy Dawid Piruk i to od autu, za chwilę będą uznawiać grę Warciarze. 36. minuta spotkania, 1-1 w Krotoszynie po golach Powalisza i Jakuba Kozłowskiego. Poczpania do tyłu. Jakuba Kozłowski, Dominik Boro. Sporo czasu ma tutaj na stoper, już jest na środku boiska, już spróbuje gdzieś tam zaraz wyjść tą piłkę długo. To nieporozumienie jednak teraz z Patrykiem Słomczyńskim. Trzeba tutaj spróbować odebrać tą futbolówkę. Gospodarzy, dobrze Krzysztof Faliszewski, teraz opóźniak, jeszcze walczy tam Słoma w tym wszystkim. Gospodarze daleko, daleko teraz na bok tam mizerny. Czy dojdzie do piłki? Nie doszedł. I od autu za chwilę Koperski. Pochmurno tutaj nad Krotoszyńskim stadionem. Był tam nawet moment takiego lekkiego deszczyku. Na nasze szczęście w tej chwili nie pada, ale to ciemne chmury wiszą. No miejmy nadzieję, że będą to ciemne chmury nad gospodarzami i że to Warciarze wyjadą z Krotoszyna z trzema punktami. Już Koperski. Krótkie wykonanie tego autu do Szymandery. Szymandera spokojnie do... I znów budujemy tutaj akcję przez naszego lewego środkowego. Teraz więcej miejsca, Skrzypczak w środku, ładnie tutaj. Szkoda, że nie ruszył do tej piłki Dybin, bo ona była chyba adresowana do niego. Powalczył Krzysztof Faliszewski od autu Warciarze. Trochę schowany dzisiaj
Władysław Dybin w porównaniu z tym meczem sprzed tygodnia z Konieca, gdzie naprawdę grał pierwsze skrzypce, dzisiaj ewidentnie mało tego zawodnika na boisku. Jest tam Skrzypczak, jest Slobodian, opanował piłkę za mocno do Waliszewskiego. Tracimy tę futbolówkę. Trzeba przyznać, że naprawdę okazale prezentuje się tutaj stadion w Krotoszynie, przypomnijmy, remontowany mniej więcej w tym samym czasie, co nasz stadion Śląskiej Warty naprawdę robi wrażenie, ale teraz strata Koperskiego, trzeba uważać, jest na szczęście Kwaliszewski do Sobela, ten z powrotem do Kwaliszewskiego, to nasz doświadczony zawodnik, ale teraz niepotrzebnie jest Spaleniak, Koperski naprawia swój błąd, fałuje Spaleniak i rzut wolny. No trzeba ustrzegać się takich błędów, bo znów moglibyśmy prezentować niepotrzebnie bramkę rywalom. Szpaniak zaprosił teraz do gry Szymanderę, nie? Decyduje się sam po Szpaniak, po piłkę Skrzypczak. Jest Dybin w środku, ma dużo miejsca Władysław na to, żeby dograć, a dogrywa trochę za krótko. Trzeba tu zobaczyć odzyskanie piłki. Fauluje Dybin tutaj Olejnika i odczytu wolnego za chwilę zawodnicy Astry. Już daleko, już tam do mizernego. Nie dochodzi na piłka i to jest troszkę nieporozumienia w szeregach gospodarzy. Nie ruszył do tego zagrania Mateusz Mizerny i oddał tu za chwilę Adam Koperski. 39 minuta spotkania, a więc mamy decydującą fazę pierwszej części meczu. Cały czas wynik 1-1. Kozłowski, Koperski, wygramy spokojnie tutaj od tyłu o nogi rywala i od autu za chwilę raz jeszcze Adam Koperski. Pokazał się Forszpaniak, Koperski jednak do Skrzypczaka. Wiemy, że często nasi zawodnicy wybierają Bartka w takim zagraniu, bo potrafi się utrzymać doskonale przy piłce. Popularny Barosz, Worok, to on teraz do Smączyńskiego. Smączyński nie decydował się do przodu gdzieś tam tej piłki puścić, z powrotem do Kozłowskiego, Szymandera. A teraz więcej miejsca, że tam tą piłkę chciał zagrać do Koperskiego, jednak trochę za krótko i znów z autu będą rozpoczynać warciarze. Chwila przestoju w wykonaniu obydwu drużyn, taki wolniejszy fragment gry, no 41 minuta zaraz się rozpoczęła, to też zawodnicy mają prawo czuć w nogach już do 40 minut. Adam Koperski to on znalazł za chwilę z autu. Czaka, teraz Dawid Forszpaniak, on spróbuje utrzymać się przy tej futbolce, tak też się dzieje. Jeszcze teraz Koperski jest Slobodian. Do Dybina, ten pierwszej piłki do Słomczyńskiego, trochę za krótko, ale piłka ostatecznie trafia do Słomy. Ten do Kwaliszewskiego, Kwaliszewski aut gospodarzy, a konkretnie kapitan zespołu Szymon Jankowski. Jeszcze tam reklamują, że piłka ocierała się od nogi Krzysztofa Kwaliszewskiego, natomiast sędzia jednoznacznie na tym wskazał, że to warciarze rozpoczną. Słomczyński strzał z daleka, daleko jednak, daleko obok bramki, niemalże. Kopia sytuacji z meczu środowego, z meczu pucharowego, o którym mówiłem, tylko że wtedy ta futbolówka poszybowała tytułowe widły, wpadając pod poprzeczkę, ustalając wynik na 2-1. Też Lechia Kostrzyn, warciarze, w kolejnej rundzie Pucharu Polski, naszym rywalem będzie poznańska 13. Dlatego Wojtkowiak do przodu, walczy tutaj Szymandera. Piłka jednak pod nogami gospodarzy, już daleko do Powalisza. Ma tutaj Powalisz dużo miejsca. Decyduje się chyba na indywidualny pojedynek z Krzysztofem Kwaliszewskim. Górą jednak nasz defender jeszcze udaje się utrzymać piłkę. Daleko teraz ryzykownie w środek pola, ale Forszpaniak pierwszy przy piłce. Natomiast trochę za daleko odskakuje mu ta futbolówka i ostatecznie te gospodarze znów są w jej posiadaniu.
Już gramy, już dobrze, teraz Dybin. Ładnie z Wodem, teraz mamy przewagę i wychodzimy 3-3. Dybin teraz do Słomczyńskiego. No rozpęci tutaj Patryczku, tak jak potrafisz. Nie, decydował się na dośrodkowanie i niewiele brakło, a ta futbolówka przeszłaby pod nogi Dawida Forszpaniaka, a ten byłby oko w oko z golkiperem gospodarzy. A tak tylko rzut rożny po kapitalnej interwencji Dawida Piruga. 43. minuta meczu, ale byśmy chcieli tutaj zejść na do szatni z prowadzeniem jednobramkowym. Jest na to okazja. Władysław Dybin, to on ustawia piłkę w narożniku boiska. To on za chwilę decyduje się na dośrodkowanie. Chyba na dośrodkowanie, tak, jedna ręka w górę, długa piłka gdzieś tam. Dobrze to było zagrane, górą jednak gospodarze. Forszpaniak przy piłce. Dobrze, tutaj zgranie z Kozłowskim. Kozłowski faulowany, nie faulowany, ale bym chciał, żeby to był faul, natomiast tylko rzut rożny. I znów Dominik Woroch biegnie tam do tego lewego narożnika. No, powiem szczerze, że drugi raz będę kwestionował to, czy akurat Dominik jest tym, który powinien dośrodkować tę piłkę z narożnika, bo jako najwyższy zawodnik, tutaj jeden z najwyższych w naszych szeregach, powinien chyba gdzieś tam walczyć o tą piłkę w polu karnym. To środkowanie, dochodząca piłka do bramki, zakręcił Dominik Woroch, Piruk jednak górą, ta futbolka trafia pod nogi Worocha, pokazuje się już tam Swobodian do gry, Woroch jednak próbuje indywidualnie, jeszcze ze Zwodem tutaj, kółeczko do środka, utrzymujemy się przy piłce, jest Szymandera, ma miejsce, dobrze tutaj chyba będzie starał się tam do Kozłowskiego, który dostał w polu karnym, trzeba tutaj uważać, trzeba wracać albo przerwać tą akcję, i tak też czyni Kamil Szymandera. Dobrze, tam Swobodian ma dużo miejsca na prawej stronie, będzie dośrodkowanie. Tak też się dzieje. Piłka do Barosza, ten składał się kibrystycznie. Szkoda, że nie trafił w tą futbolówkę, bo gdyby siadła mu przysłowiowo na nodze, to byłaby bramka Stadiony Świata. Ładnie teraz Dybin powalczył o tą piłkę, odzyskujemy ją. Szymandera do Skrzypczaka. Nieskutecznie jednak. Trzeba walczyć, trzeba wracać teraz, przerwać tą grę w środku pola. Teraz dużo czasu i miejsca mają gospodarze. Wychodzą groźną kontrą. Tutaj Ziemański. Dobrze w tym wszystkim powrócił Forszpaniak i Krzysztof Paliszewski, który wiadomo jest tam, gdzie być powinien. Dybin. Szkoda, że nie połapał się w tym wszystkim Władysław, że był tam Bartek Skrzypczak za nim. Tak. A tak trzeba budować grę w obronie, bo Powalisz ścina tutaj do środka. Wiemy, że raz już pokonał dzisiaj Dominika Sobela. Powalisz szeroko tam do mizernego strzału. Z daleka, nad bramką, nad tym nawet piłkarskim. Za co mnie nie lubisz? Koła tutaj drugą futbolówkę. Sędzia, czy ta pierwsza powędrowała daleko. Poza bramkę, 45. Jak tu ja nie robię nic ponad to, co mi Żabuś. Grę Dominik Sobel, to za chwilę główny arbiter tego spotkania skończy pierwszą część. Misiu, ja za... Żabuś, tyle, że ja wynoszę z domu. I tak też właśnie. Ale ja ci będę to mówił. Minutą 45. sędzia zakończył tą pierwszą część spotkania. Przypomnę, po golach Ziemańskiego z 9 i Kuby Kozłowskiego. Wynik meczu 1-1. Do usłyszenia po przerwie. Już widzimy zawodników obydwu drużyn wychodzących na drugą część spotkania. Więc szybciutko składy, gospodarze w bramce: Patryk Wojtkowiak, dalej Szymon Sekula, Szymon Jankowski, kapitan zespołu, Daniel Olejnik, Mateusz Mizerny, Patryk Powalisz, strzelec jedynego gola dla gospodarzy w pierwszej części spotkania, Dawid Piruk, Filip Brink, Kamil Motyl, Mateusz Ziemański i Damian Paleniak. Jeśli chodzi o warciarzy, to w bramce kapitan dzisiaj zespołu Dominik Sobel, Jakub Kozłowski, Krzysztof Paliszewski, Dawid Forszpaniak, Bartosz Skrzypczak, Kamil Szymandera, Patryk Słomczyński, Adam Koperski, Władysław Dybin, Orys Sobodian i Dominik Boro. I już za chwilę główny arbiter tego spotkania rozpocznie drugą część zawodu. I rozpoczęli gospodarze. Sędzia na dwie, będzie rozpoczął
motyl. Popadle do spaleniaka, niedokładnie jednak. Skrzypczak próbuje opanować tą piłkę górą, jednak Pirów, rosły stoper gospodarzy, faulowany teraz przez naszego napastnika. Od rzutu wolnego motyl. Do tyłu Piruk. Tam rozegrania. Boczny sektor. Daleko, ale niedokładnie. I Dominik Sobel. Już daleko nasz bramkarz. Wykopuje jednak niedokładnie. I od autu za chwilę. Gospodarze już rozpoczęli. Mandlera. Tracimy teraz piłkę w środku boiska. Jest tam Olejnik. Przeszkadza mu Dybin. Dobrze, teraz Skrzypczak z powrotem do Dybina. Dybin do Szymandery. Ten do tyłu, do Worocha. Jest Kozłowski. Dobrze, tutaj Adam Koperski bardzo aktywny w pierwszej części spotkania. Poszpaniak, niedokładne zgranie. Tracimy tą futbolówkę na rzecz gospodarzy. Trzeba wracać. Dobrze, teraz asekurował Dawid Poszpaniak tą sytuację. Niedokładnie teraz, ale Koperski utrzymuje się przy piłce za krótko do Poszpaniaka. Szymandera teraz opanował futbolówkę. Jest Dybin na bok tam do Słomczyńskiego. Ma dużo miejsca Patryk Słomczyński. Na spalonym jednak okazuje się Patryk Słomczyński w tej sytuacji. No musi kontrolować to jakie ustawienie swoje Słoma, bo to naprawdę szkoda tej akcji. Już rozpoczynają gospodarze. Już wykorzystaniem Piruga. Ma teraz dużo miejsca stoper miejscowych. Grają tutaj tą lewą stroną. Pokazał się tam Sekuła. Nie zdecydował się jednak na podanie do niego. Mizerny. Jest powrotem Pirug. Daleko, daleko teraz. Walczy tam Krzysztof Paliszewski. Walczy Władysław Dybin. To tam w środku pokazuje się motyl. Faulowany teraz przez Worocha, jeden z zawodników, i będzie niebezpiecznie, bo będzie rzut wolny, sytuacja, z której można dorzucić piłkę do bramki Dominika Sobela. Nie podnosi się z murawy jeden z zawodników gospodarzy, to Damian Spaleniak. Teraz dopiero sędzia, prawda, czy to ok. Czterdziesta dziewiąta minuta spotkania. Chyba będzie dośrodkowanie pole karne. Tak też się dzieje. Dobrze, bita piłka górą. Tam jednak Bartek Skrzypczak. Słomczyński to on dopadł do tej bezpańskiej piłki. Jeszcze grają gospodarze. Jeszcze do boku. Jeszcze próbują tam przeszkadzać nasi zawodnicy. I dobrze to czyni Słoma na współę z Krzysztofem Paliszewskim. Od autu za chwilę Filip Brink. Już daleki wznowienie. Czy tam Paliszewski ze spalenikiem? Jest Dominik Worok, asekurujący to wszystko. I w aut nasz stoper. Spaleniak, to on teraz w polu karnym, tylko bez faulu, żeby tam się nic nie zadziało. Worok, to on teraz wychodzi faulowany. Dominik Worok. Za chwilkę rozpoczniemy od rzutu wolnego. Mówiłem o nieobecnościach w naszym zespole. Mówiłem o braku Janickiego, o braku Pawłowskiego, o braku Faliszewskiego. Także tutaj naprawdę jak zawsze trener Łukasz Kurtyl ma dylemat z wystawieniem pierwszej jedenastki. Ale gramy. Na razie 1-1 tutaj w Krotoszynie. Teraz wejdził tą piłkę Smolczyński głową. Ja się dzisiaj na tym zajmuję. Łapałam się, szorowałam i smarowałam. Proszę bardzo, jestem pachnąca. Ja tylko myję zęby. Ja tylko myję zęby. Dokładnie teraz, a szkoda, że Dawid
żeby się matka nie zepsuła. Nie poszedł poszkadzać mu bardziej, bo naprawdę można było stresować tutaj zawodników na ich części atak spokojnie mogą sobie tutaj rozgrywać. Kapitan zespołu Jankowski tam do gry Olejnik, Jankowski na bok do Piruga, do miejsca tutaj Pirug. Nie się jednak pewnie tutaj na grę z Mizerny do środka, niedokładnie jednak do Ziemańskiego i już Dominik Sobel do daleka teraz na Barosza. Barosz chyba tą głowę, ale jesteśmy ostatecznie do posiadania piłki. Szymandera ładnie ze Swobodanem zaprosiliśmy tutaj do gry Dybina, czy dojdzie Władysław do tego podania, tak, ale z tej akcji znowu nici i musimy kontrolować ją na nowo. Paliszewski. Krzysztof Paliszewski ma tam Słomczyńskiego. Słomczyński złamał do środka na prawą nogę. Jest dośrodkowanie. Dobrze przewidział tą piłkę. Dawid Forszpaniak. Jest Dybin. Dobrze teraz tutaj Adam Koperski. Ma dużo miejsca na dośrodkowanie. To też się dzieje. Jest tam Skrzypczak. Przechodzi ta futbolówka, ale jeszcze Dybin. Szkoda, że się odbiła że ta piłka i nie wpadła pod nogi naszego środkowego. Dobrze teraz Paliszewski. Jeszcze raz poprawił sobie głową. Mija teraz rozpędzony Krzysztof Paliszewski. Otrzymany. Z niem jeszcze jakoś nieszczęśliwy, ta futbolówka otarła się od niego i od autu gospodarza. Trzeba wracać, trzeba zasykurować tamtą lewą stronę Krzysztofa, który poszedł do przodu. Dobrze, czyli to Kamil Szymandera. Bartek Skrzypczak z granie, Slobodian uratował tę piłkę, Dawid Forszpaniak prostopadle do Bartka Skrzypczaka, jednak za plecy było to zagrane i nie miała prawa ta piłka dojść do naszego napastnika. 53. minuta spotkania, cały czas wynik w pierwszej części się utrzymuje 1-1. Grają gospodarze spokojnie od tyłu, Olejnik Polskiego z wykorzystaniem Wojtkowiaka w bramce, Wojtkowiak do Piruga. Nie ma za bardzo pomysłu tutaj Pirug na to, co zrobić z futbolówką, jeszcze z wykorzystaniem swojego bramkarza, to on ma prawdopodobnie do kapitana, tak, Jankowski. Już tam Skrzypczak wychodzi wyżej, no przydałoby się, żeby nasi zawodnicy wyżej wyszli. Ja wiem, że to jest może celowe zagranie ze strony gospodarzy, takie wciągnięcie naszego zespołu na swoją połowę, ale tak naprawdę widać, że to my mamy więcej z gry tutaj, to my przeważamy i to nam chyba bardziej zależy tutaj na zwycięstwie w tym meczu. Jeszcze raz, Piru. Ładnie parę minut ta piłka utrzymuje się na połowie tutaj gospodarzy. Teraz wyskoczył Dybin. Może uda się przejąć futbolówkę, a na pewno zmusić do niedokładnego zagrania ze strony gospodarzy. Brakuje tego zdecydowania, tego pójścia. Większą ilość zajęcia zawodników do ataku. Jak mówiłem w pierwszej połowie, są to akcje trzyosobowe, a przecież przydałoby się ruszyć naprawdę większą tutaj siłą. Paliszewski, utrzymujemy się przy piłce. Dobrze powalczył tam Slobodian, natomiast ostatecznie futbolówka ląduje na aucie. Muszę powiedzieć Państwu, że w przerwie spotkania miałem okazję zwiedzić tutaj tą okazałą trybunę, pomieszczenia VIP-owskie, pomieszczenia speakerskie. No naprawdę trzeba przyznać, że obiekt co najmniej na trzecią, a może i drugą ligę. Piruk teraz to on zdobył ładnie, ależ teraz dostał zwrotkę, zagranie i strzela w bramce. No zaspaliśmy tutaj ewidentnie. Piruk miał tyle czasu i tyle miejsca. Dostał zwrotną tą piłkę. Nie wiem, co robili w tym momencie nasi środkowi obrońcy, że Dawid Piruk miał tyle czasu i obok bezradnie interwującego Dominika Sobela. No proszę Państwa, mówiłem przez chwilę, że to my mamy więcej gry, że to my prowadzimy grę i to my przeważamy, a tu znów jeden błąd, jedno jakieś zaspanie można powiedzieć i znów będzie trzeba gonić wynik. No ależ nie para osobliwość w szeregach naszego zespołu. Kozłowski. No on gdzieś tam na spółę z Worochem chyba winowajcami w utracie tej bramki, bo faktycznie jak w masło wszedł rosły stoper po Toszyna. Kozłowski faulowany tam bez piłki. Patryk Słomczyński, sędzia każe grać dalej. Krzysztof Paliszewski, dośrodkowanie. Piłka w rękach bramkarza. Teraz przerywa
sędzia, żeby podejść do Patryka Tmącińskiego, czy wszystko ok. Pięćdziesiąta szósta minuta spotkania. Dawid Piruk z strzelcem gola na 2-1. Astra Krotoszyn 2, Warta Śrem 1. No za łatwo, zdecydowanie za łatwo tracimy drugiego gola. Zresztą podobnie jak miało to w przypadku pierwszej bramki. Strzelec bramki przy piłce Piruk. I znów niefrasobliwie, znów tak za wolno, bez zdecydowania nasi zawodnicy atakują Pukolówkę daleko do Kołowskiego. Ten źle trochę przyjął tą piłkę, próbuje tutaj ratować siebie, utrzymujemy się do Koperskiego. Ten Koperski musi sobie tutaj poradzić, faulowany na szczęście przez Mizernego. Nie będzie żółta kartka z protesty dla Mateusza Mizernego. Jeszcze tutaj głośne pokrzykiwania ze strony. Tymczasem Jakub Kozłowski rozpocznie od rzutu wolnego. Daleko tutaj na Dawida Poszpaniaka. Przegrywa ten pojedynek Dawid Poszpaniak, ale skoczył mu tam na plecy Szymon Sekula i to za chwilę od rzutu wolnego będą wznawiać warciarze. No szybko trzeba się tutaj zorganizować. Może jakaś zmiana w wykonaniu trenera, żeby jeszcze ożywić ten przód, ale nie ma dzisiaj, nie ma Olka Rybarczyka, nie ma Patryka Murasa, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, którzy mogliby tutaj odmienić oblicze gry. Jest na ławce Marcin Popiół, może on tutaj, ale to bardziej środkowa część pola, my chyba potrzebujemy tego ożywienia gdzieś na bokach. Dybin do Słomczyńskiego, do środka schodzi Patryk Słomczyński, szkoda, bo wiemy, że więcej spustoszenia się je w momencie, gdy nie tym skrzydłem. Szymandera, dobrze, teraz do Dybina, ma więcej miejsca Władysław Dybin, gdzieś tam wpada, jest dośrodkowanie, czy ta piłka dojdzie do, ani nie doszła do Skrzypczaka, ani nie doszła do Forszpaniaka. Już grają gospodarze, trzeba tutaj odbudować, robi to Szymandera, niezdecydowanie daleko w przód, za daleko i futbolówka wpada w rękę Dominika Sybela. Koperski. Pokazał się Slobodian do rozegrania. Szymandera. Złoski. Waliszewski ze Słomczyńskim. Teraz Dybin ma więcej miejsca. Jest tutaj Szymandera. Jeszcze może podfolować tą piłkę Kamil Szymandera. Tak też czyni. Jest Koperski w boku. Trochę niedokładnie tutaj Kamil Szymandera. Wiedza ma Koperskiego. Za chwilę rozpoczną warciarze. Koperski, Borocha. No szalansko teraz Dominik Boroch, ale utrzymujemy się przy piłce. Jeszcze przebija się Koperski. Fauluje chyba jeszcze swojego rywala. Wita z rzutu wolnego. Za chwilę gospodarze, a Adam Koperski za to zagranie ukarany żółtą kartką. No ale podnosi się z murawy Olejnik, bo może czas teraz pracuje na korzyść gospodarzy, a właśnie rozpoczęła się 60 minuta, więc pół godziny to ewentualnie co doliczy główny arbiter spotkania. Pół godziny dla warciarzy na to, by najpierw doprowadzić do remisu, a potem ewentualnie przechylić szale na własną korzyść. No ale na pewno nie z takim tempem, jakie właśnie prezentujemy na spalonym. I teraz Bartek Skrzypczak wracający z tej pozycji. Trzeba tutaj przyspieszyć, trzeba coś zmienić i ożywić, bo inaczej ten czas będzie nieuchronnie prowadził nas do kolejnej porażki. Grają gospodarze. Dybin, to on próbuje tam przeszkadzać. Piłkę Dybin do Szymandery. A trochę więcej miejsca Kamil. Do Skrzypczaka. Skrzypczak ładnie teraz się zastawił, jest Słomczyński na lewym skrzydle, nie ma spalonego. Patryk Słomczyński, będzie okazja na dośrodkowanie, łamie jednak tą akcję Patryk Słomczyński, pada w pole karne do Dawida Forszpaniaka, ładnie dołożył tam Forszpan nogę, ale trafił w obrońcę.
zatrzymał się przy piłce. Zawodnik gości że jednak przyjął teraz po zgraniu autu już warciarze Paliszewski do Kozłowskiego. Kozłowski strzelec jednej bramki dla Warty w tym zespole już zdobywa przestrzeń. Slobodian, nic nie było zdaniem sędziego, tracimy piłkę. Trzeba ją teraz odzyskać, czyni to Kuba Kozłowski. Może znów Kuba pójść do przodu, tak jak w tej, przy tej bramce wyrównującej. Nie ma faulu, pokazuje sędzia, przechwytują tą piłkę gospodarze. Już do prawej strony, już tam jest dużo miejsca. Jest teraz prostopadłe zagranie tutaj po Walisza. Na szczęście Dominik Tobel połapał się w tym wszystkim. Już gramy w drugą stronę. Krzysztof Paliszewski, Kamil Szymandera. Pokazuje się tutaj Poszpaniak, Szymandera jednak ze spokojem, bez Kozłowskiego, jest Kopertki, teraz prostopadle ruszał tutaj Dawid Poszpaniak, uciekła trochę ta futbolówka Koperskiemu i ostatecznie nie mógł tak dokładnie zagrać, jakby się tego oczekiwało. Aut dla barciarzy, Koperski, pokazuje się tutaj Slobodian, pokazuje się Poszpaniak, daleko jest tam w przytag, ale chyba nie dorzucił do niego Koperski, wybrał Slobodana, musi tutaj powalczyć o rest, nie ma szans, zwiększył o głowę. Drugie mi od autu bramkowego za chwilę gospodarze. Patrzę w kierunku ławek rezerwowych, aż 7 zawodników z Astry Krotoszyn tutaj rozgrzewa się za bramką swojego bramkarza, a tylko jeśli chodzi o warciarzy, no to widać, jakie problemy kadrowe ma nasz zespół. To widać, że faktycznie brakuje tutaj nam zawodników, którzy mogliby za chwilę zmienić i ożywić tą grę. Szymandera, Dominik Tobel musi ratować się wybiciem aut. Marcin Popiół, Tymek Barwiński, Maksymilian Makowski i dwóch bramkarzy, Robert Kaczmarek i Bartek Piaskowy, to zawodnicy ławki rezerwowych, warciarzy. Natomiast jeśli chodzi o rezerwowych zespołu Astry, to jest Bartczak Hubert, jeśli chodzi o bramkę, Paweł Maryniak, Rebelka, Oskar, Marciniak, Kacper, Staszewski, Adam. Może za chwilę, bo groźnie tam w narożniku przepycha się. Jeszcze będą w utrzymaniu piłki karnej gospodarze. Jeszcze grają, jeszcze trzeba uważać. Na szczęście Krzysztof Paliszewski przejmuje i jest faulowany. Kacper Marciniak, Adam Staniszewski, Jakub Siepa, Wiktor Przybyłowicz i Kacper Kyżawa to zawodnicy rezerwowi zespołu Astry Krotoszyn. 63. minuta spotkania dobiega końca. Cały czas przegrywamy w Krotoszynie 2-1 po golu Dawida Piruga. Grać dalej każe teraz sędzia. Dobrze w tym wszystkim Jakub Kozłowski. Cofa teraz grę, bo dopatrzył się tam przewinienia na Filipie Brinku. I za chwilę odrzutu wolnego gospodarze. Pomoc wzywana teraz, a więc musiał ucierpieć zawodnik miejscowy. Nie podnosi się z murawy Filip Brink, młodzieżowiec w zespole Astry. No może Tymek Barwiński, może Mak Makowski, gdzieś tam na bok obrony, a tym samym Krzysztof Paliszewski wyżej na skrzydło, a Dawid Poszpaniak na drugiego napastnika. No szukam tutaj rozwiązania, które mogłoby sprawić, że coś się ruszy z przodu, jeśli chodzi o nasz zespół. Na razie nie widzę takiego impulsu, jakby się chciało. Wydawał nadzieję, że ten wynik może się zmienić, ale wiadomo, piłka, że trzeba tutaj grać, a tak naprawdę jeszcze sporo, bo aż 25 minut, więc tutaj można naprawdę jeszcze ten wynik odwrócić w drugą stronę. Kozłowski teraz do Worocha. Z powrotem do Kozłowskiego. Raz jeszcze do Minimi Porok. Dalekie teraz przerzut tutaj na Patryka Tłomczyńskiego. Zamienili się stronami Tłomczyński z Poszpaniakiem. Koperski teraz niepotrzebnie. Adam Koperski nie dość, że traci futbolówkę, to jeszcze fauluje. A przypomnijmy, ma już żółtą kartkę na swoim koncie młodzieżowiec Warty i szkoda, bo nie dość, że tracimy kolejną akcję ofensywną. To jeszcze faulujemy, a wiadomo, że sędzia sprzętnie sobie odnotowuje te przewinienia i żeby nie było tak, to za chwilę będziemy grać w dziesiątkę. Brak decydowania teraz w środku naszych zawodników, nie tracimy piłkę. Piruk.
punktami teraz przez Szczypczaka. Trzeba nacisnąć, trzeba pójść większą ilością zawodników do przodu, wprowadzić, odzyskać tą futbolówkę, albo przynajmniej nacisnąć i zmusić do błędu rywala. A tymczasem grają prawą stroną gospodarze, strzelec w jednej z bramek tam w pojedynku z Krzysztofem Kwaliszewskim wyjeżdża z futbolówką na aut i rozpoczęli już warciarze. Szybkie tempo tego meczu, natomiast dużo chaosu, dużo niedokładności z obydwu drużyn, no i wynik, który jest niekorzystny dla naszego zespołu. Koperski, on tutaj, pokazał się już Słomczyński, do niego piłka, czy poradzi sobie z tą przebitką, nie poradził, ale jeszcze Slobodian, łamy orec Slobodian przez Piruga, brutalnie tutaj dwoma nogami do przodu poszedł stoper gospodarzy. To naprawdę wyglądało bardzo niebezpiecznie i na pewno mogło się kończyć bardzo groźnie. Nie wiem, czy wręcz aż pomarańczowa kartka by tutaj się znaleźła, bo naprawdę mocne było to zagranie drugiego gola dla zespołu gospodarzy. Jest pomoc udzielana Orestowi. W razie już tam futbolistkę ustawił Koroch, to on za chwilę będzie dośrodkowywał, lewa noga, więc piłka gdzieś tam kręcona w światło bramki, ale jeszcze nie podnosi się z mura Orest Slobodian. Dopiero teraz, no tam szczęście nic się nie stało naszemu zawodnikowi, choć widzimy, gdzieś tam jeszcze kuleje troszkę. Jest rzut wolny, jest dośrodkowanie Dominika Worocha, jest tam miękko zawieszona ta piłka, jest teraz Dawid Poszpaniak, jeszcze wygrywa, jeszcze utrzymujemy się gdzieś tam w okolice pola karnego. Wycofanie do Szymandery, trochę za krótko, żeby nie stracić tego, bo z tego może pójść groźna kontra, wycofuje. No szkoda, nie wyszło nic z tego rzutu wolnego, ale jesteśmy w posiadaniu piłki. Krzysztof Paliszewski do środka, do Jakuba Kozłowskiego, ten do Dominika Worocha. Lewa noga do nikogo. Dominik Worok i od bramki za chwilę gospodarzy. Sześćdziesiąta ósma minuta spotkania. Cały czas w Dotoszynie Astra 2, Warta Śrem 1. Biegnie ten czas naprawdę szybko dla warciarzy. Praktycznie od straty bramki nie mieliśmy żadnej sytuacji, która mogłaby sprawić, że coś tutaj wpadnie do sieci miejscowej. Już daleko Wojtkowiak. Trzeba patrzeć, że tą piłkę przegrywa ten pojedynek Forszpaniak. Szymandera odzyskuje piłkę. Może teraz Dawid Forszpaniak do Skrzypczaka. Bartek Skrzypczak nie miał dzisiaj tak naprawdę sytuacji, ale teraz do Dawida Forszpaniaka. Dawid Forszpaniak jest tam w polu karnym. Już wpada, już dośrodkowanie. Niedoskładne, a szkoda, bo wydawało się, że ładnie wypracował sobie tą pozycję do dośrodkowania Dawid Forszpaniak i mógł naprawdę dokładnie obsłużyć tutaj Bartka Skrzypczaka w polu karnym. Górą jednak golkiper miejscowy. Naduszamy teraz gospodarzy i bardzo dobrze, bo widzimy, zmuszają ich do błędu. Znów Paliszewski jest tutaj po Szpaniak. Utrzymujemy się przy piłce. Ładnie tutaj pokazał się Słoma w środku pola. Nie widzieli teraz tego zawodnicy. A szkoda, bo jakby ta piłka była troszkę mocniej puszczona, to była szansa, że nawet w sytuacji sam na sam znajdzie się Patryk Słomczyński. Paliszewski z autu. Kozłowskiego trochę krótko, musi Kuba walczyć o tą piłkę. Tracimy ją niebezpiecznie. Na szczęście Paliszewski odzyskuje. Szeroko tutaj Słomczyński, a my jednak tą piłkę tamtą lewą stroną chyba niepotrzebnie. Chyba przydałoby się tu przegrać. Tak też czynimy. Woroch jeszcze szerzej jest Koperski. Pokazuje się Słomczyński. Woroch jeszcze jednak podprowadził piłkę do przodu. Jeszcze szuka rozwiązania, decyduje się krótko na zagranie do Dybina, który cofnął się po tą piłkę. Paliszewski, będzie on teraz przy piłce, jednak nieporozumienie z Forszpaniakiem. I znów trzeba pracować, żeby odzyskać tę futbolówkę. Znów gospodarze ładnie teraz pokazał się tam na prawym skrzydle, ależ dużo miejsca ma i wpada już w pole karne. Dobrze przyblokowany przez Jakuba Kozłowskiego, ofiarnie interweniujący. Nasz zawodnik, a Patryk Powalisz był tym, który Patryk Powalisz albo Dawid Piruk teraz, nie Dawid Piruk, tylko Filip Brink, młodzieżowiec, był tym, który mknął tam
w tą prawą stroną i wpadł w pole karne. Leży tam jeszcze chyba Pogłoski, widać, że ucierpiał przy tej interwencji nasz strzelec jednej bramki w dzisiejszym spotkaniu. No miejmy nadzieję, że nic się nie stało Jakubowi. Jeszcze nie podnosi się z murawy. Wciąż bez zmiany w obydwu zespołach. Mówiłem o tym, że nie ma za bardzo pola manewru trener Łukasz Kubzdyl. Podobnie w przypadku czyny parciarzy było w poprzednich meczach. Teraz jest dośrodkowanie groźne, dochodząca ta piłka. Jeszcze jakieś zamieszanie i do strzału ostatecznie dochodzą gospodarze. Na szczęście ta futbolówka nie szła w światło bramki. Jakub Podłoski musi obiec teraz to boisko, żeby wejść na nie. Zgodnie z przepisami. Gramy na razie w 10. Dominik Borow, on wprowadza futbolówkę do gry. Zgodnie się teraz Kamil Szymandera do rozegrania. Jest już Podłoski na boisku i od razu otrzymuje piłkę. To on znowu daje sygnał do ataku. Jakub Podłoski, Bartek Syca. Dobrze zgrywa tą futbolówkę. Adam Koperski nie miał za bardzo z kim tutaj zagrać. Schodzi do środka Adam Koperski, faulowany. Dobrze. Jeszcze tutaj teraz kolejni nasi zawodnicy tutaj pomagają się jakieś nawet na żółtą kartkę za te protesty. Dominik Borow teraz do Stomczyńskiego. Patryk Stomczyński, czy opanuje piłkę? Nie opanował piłki. Jeszcze faulował gdzieś tam Szymona Sokulę i kolejny zawodnik leży na boisku i kradną te sekundy tego spotkania gospodarze. I tak teraz zapewne będzie do końca meczu. Pozbierał się Sekula już za chwilę Wojtkowiak, Patryk Nowin grę. Tak, też się stało, Piruk. Tylko w środku miejsca, bardzo duże miejsca ma w środku kapitan zespołu. Za daleko jednak to za głębokie ośrodkowanie i nie doszedł do niego nikt z gospodarzy. Borow, Grudy Podłowskiego, Koperski, Borowa, teraz wyżej nasz stoper, podłączy się za tą akcją, Bybin, ma tutaj miejsce, spytanie trochę na rozniku pola boiska, ale dobrze poradził sobie, Bybin, nie było tam jednak nic, pomógł się dośrodkować. Fauluje taktycznie Borow tutaj i będzie tu wolnego zaraz gospodarza. Już daleko Wojtkowiak, tam Borow, Słomczyński, ależ teraz Forszpaniak nie zasekurował dobrze tej lewej strony, teraz dopiero musi Dawid walczyć w obronie. Pokończy się, że ten rozmów dla gospodarzy. Brakuje mi tu takiego impulsu, brakuje takiej iskry, która sprawiłaby, że nasi zawodnicy pójdą do przodu, że coś ożywią. Że zaczną stwarzać sobie sytuację. Jest tu tymczasem dośrodkowanie, przechodzi ta piłka na dalszy słupek i do strzału dochodzi jeden z zawodników Astry. Na szczęście niedokładnie. Sobel już do Paliszewskiego. Słomczyńskiego. Słomczyński powędrował teraz na jaką obronę. Dobrze, teraz z drugiej linii włączył się tutaj Daniel Szymandera. Dokładnie trochę to zagranie. Trzeba z nich powalczyć o odzyskanie tej futbolówki. Patryk Słomczyński, to on teraz zajął miejsce na lewej obronie. Wyżej poszedł Dominik Borow do środka. Tego rozwiązania próbuje Łukasz Kurdyl. Dobrze, teraz zostawił się Daniel Szymandera i od autu warciarzem. Łomczyński,
do Szymandery. Kilka trafia z powrotem do Patryka. Zdecydowanie jednak interweniuje Olejnik i już kontra gospodarzy, już rusza Spaleniak. Dobrze teraz prostopadle do Powalisza. Powalisz na szczęście szybciej Dominik Sobę. Paniszewski. Słomczyńskiego, jest jednak Slobodem daleko do Dybina, za krótkie jednak jest tutaj skrzypiać ręka w wykonaniu Olejnika i odrzutu wolnego za chwilę Narciarze. Wstrzymał to rozegranie na szybko tego elementu sędzia, w sumie to nawet nie wiem dlaczego, no, ale może to i lepiej, bo będzie szansa rozegrać stały fragment gry. Dokładnie. Myślę, że bliżej ta ręka była zdecydowanie pola karnego. Natomiast no w tym padli futbolkę Dominik Worok. Jest mięciutko, jest tam do Skrzypczaka niedokładnie jednak. Futbolka podlega nic Słomczyńskiego, ten z daleka trafiony. Trafiony tam Daniel Olejnik. No i znów będziemy mieć przerwę w grze. 77 minuta, wciąż bez zmian w szeregach obydwu drużyn. Wciąż gospodarze prowadzą 2-1. Bardzo długo trwa ta przerwa w grze. Zostanie wypełniają płyny i zawodnicy gospodarzy, nasi zawodnicy czytają, co chwały będzie. Naprawdę na pewno jest to niekorzystne, bo wybija z rytmu, chociaż z drugiej strony, czy ten rytm był, to już niech Państwo sobie sami ocenią. Podniósł się teraz Olejnik. Na pewno było to bolesne, na pewno było to nieprzyjemne. Krówka rzucimy temu młodemu zawodnikowi. I za chwilę Jankowski, kapitan zespołu, to on rozpocznie tutaj grę. Tak też się dzieje. Jak do boku, tutaj Dybin. Dobrze Koperski. Wskakuje mu jednak ta futbolówka. Następnie nie opanował po tej zawodnik gospodarzy i autyzm rozpoczęli Warciarze. Poro, dużo miejsca ma teraz Kamil Szymandera w środku pola. Jest Słomczyński tam się podłączający, jest Forszpaniak na skrzydle. Dawid Forszpaniak łamie na prawą nogę, dośrodkowuje do Skrzypczaka, ależ niewiele brakło, by przeszła ta piłka. Jeszcze Dybin, jeszcze Szymandera, ładne uderzenie. W końcu też leciało w światło bramki i przytomnie Wojtkowiak paruje tą piłkę do boku i akcja w drugą stronę, jest kontra, dużo miejsca teraz mają gospodarze w środku pola. Ziemiański przynosi tą piłkę na prawą stronę, spowolniłem teraz akcję gospodarzy, dobrze, mieliśmy czas na powrót, mieliśmy czas na ustawienie i na wybicie, tak jak wczoraj poczynił Jakub Kozłowski. Dybin faulowany, jeszcze wybija piłkę jeden z zawodników gospodarzy, to musi być żółta kartka dla Motylak. Tak też się dzieje. Nie za faul, a za wybicie piłki po gwizdku. Widzimy pierwsza zmiana w zespole Warciarzy. 79 minuta dobiegła końca, 80 właśnie się zaczęła. Marcin Popiół, to on za chwilę desygnowany na boisko. Aż dwie zmiany, bo Tymek Barwiński będzie również tym zawodnikiem, który wejdzie na boisko. Więc Marcin Popiół za Oresta Slobodana i Tymek Barwiński za Bartka Skrzypczaka. No przyznam się szczerze, że trochę niezrozumiała zmiana dla mnie, jeśli chodzi zwłaszcza o Bartka Skrzypczaka, bo przecież to nasz jedyny napastnik w tym meczu. My musimy szukać wyrównania, a trener decyduje się zdjąć nasze jedyne żądło. Pójdzie na pozycję numer 9 teraz Dawid Forszpaniak. Tymek tutaj zajmie miejsce na prawym skrzydle, na lewe skrzydło powędrował Władysław Dybin.
Dawid Forszpaniak ładnie z wodem teraz minął. Wydawało się, że minął, ale jeszcze utrzymuje się przy piłce. Jeszcze Dawid Forszpaniak, kolejne kółeczko, strzał z daleka. Niedokładnie. Wyżej na pewno musimy zostać teraz, nie dać im grać tutaj od tyłu, bo przecież to już jest 81. minuta spotkania. To my musimy teraz szybko odbierać tą futbolówkę i to my musimy tworzyć jakieś akcje, żeby nagrażać bramce. I chcemy coś tutaj wywieźć z Krotoszyna. Grają gospodarze, ale nie jak one do boku. Tam do Motyla, Motyl jeszcze szerzej. Jest Olejnik, przedziera się tam na prawą stroną. Połapali się w tym wszystkim nasi stoperzy, a konkretnie Paliszewski faulowany teraz jeden z naszych zawodników. I pierwsza zmiana w szeregach gospodarzy z numerem 9 na boisku za chwilę zamęduje się Staszewski Adam. A boisko opuszcza z numerem 11 Patryk Powalisz. Przypomnę, Patryk Powalisz strzelec pierwszego gola dla Astry Krotoszyn w 9 minucie tego spotkania. Witamy na boisku Adama Staszewskiego. 82. minuta spotkania. Nie pędzi ten czas jak jakieś pendolino normalnie tutaj nieubłagalnie, a my ani o krok się nie przypnęłamy do tego, by wywieźć tutaj w Krotoszyn na jakiś korzystny wynik kozłowski teraz Koperskiego. Rado Barmi, jego nie dojdzie jednak Rymek do tego podania. Piruk najprzytomniej w tym wszystkim jeszcze o nogi Barwińskiego. Doświadczenie wyszło teraz góro nad młodością. Już Sekula to on daleko gdzieś tam do przodu walczy. Tutaj Koperski utrzymują się jednak przy piłce gospodarze. Jeszcze Kozłowski. Walczymy teraz. Dobrze, teraz Koperski musi walczyć Barwiński. Ostatecznie aut dla warciarzy. Sporo teraz nerwowości, sporo chaosu tutaj, ale jeszcze górą wychodzimy z tej sytuacji. Z pierwszej piłki teraz Barwiński niedokładnie. Tracimy futbolówkę w środku pola gospodarze. Prostopadłe zagranie tutaj w polu karnym. Już gospodarze wyłożenie. Był tam Jakub Kozłowski, gdzie był powinien. No i Tymek Barwiński teraz może teraz. Niedokładnie nasz młodzieżowiec. Tracimy tą piłkę przed polem karnym. Wpada w nie. Szczęście zwalenie. Niedokładnie. Teraz Kamil Szymandera. Robi się miejsce. Jest tutaj Dawid Paszpaniak. Nie ma za bardzo z kim zagrać Kamil Szymandera. Może teraz Dybin. Ma tam sporo miejsca na lewej stronie. Decyduje się na złamanie taki do środka. Nie przeszła ta piłka do Dawida Paszpaniaka. No ale też był sam w polu karnym. Dlaczego był sam? Dlatego, że trener ściągnął Bartka Skrzypczaka. Ależ tutaj nerwy i niepotrzebnie tutaj to wszystko. Już gospodarze. Waliszewski z wykorzystaniem Sobela. Ten do Kozłowskiego. Koperski. Dobrze tutaj Forszpaniak opanował tą piłkę. Trzeba tutaj zagrać. Jest do boku Szymandera. Dobrze tam. Słomczyński, ależ też niedokładne zagranie w wykonaniu Kamila Szymandery. I znów będziemy tutaj mozolnie próbować odebrać tą piłkę, a zawodnicy kradną ten czas jak tylko mogą. Pobieg teraz po piłkę rozścieczony Dybin, bo przecież za mazarnym krokiem tam golkiper gospodarzy. Osiemdziesiąta piąta minuta spotkania. Przywołuje swoich kolejnych rezerwowych trener gospodarzy. Nie ma bardzo kogo przywołać. Łukasz Kucyl. No ale o tym już wiemy. Daleko teraz Dybin, to on opanował piłkę. Nie zagrał jednak na tyle dokładnie, żebyśmy mogli ją opanować. Może teraz powalczy tutaj Tymek Barwiński. Wiemy, że niedawno pojawił się na boisku. Ma sporo sił. Nie da się teraz nastrzelić, bo wierzę, że mamy piłkę. Koperski do Kozłowskiego. Kozłowski nie ma za bardzo z kim. Teraz
Worocha. Woroch do tyłu z pierwszej piłki. Gramy do Krzysztofa Kwaliszewskiego. Jest tam Patryk Sączyński na lewej stronie. Kwaliszewski się tutaj do Kozłowskiego zagrać. Pokazuje się tutaj Koperski. Jeszcze Kozłowski mija z Wodem. Jeszcze tutaj wciąga na siebie dwóch zawodników. Koperski. A do Barwińskiego. Barwiński nie przyjmuje tej piłki dobrze nas młodzieżowiec. No można powiedzieć, że pod pachą gdzieś tam skrył się Piruga i faktycznie warunki chemiczne wzięły tutaj górę. Teraz Tymek do Borocha. Boroch nie ma faulu, mówi sędzia, gramy dalej. Nie przyjmuje dokładnie tej piłki. Paniszewski, Łączyński. Szymandera. Kozłowski. Chyba Kozłowski teraz wycofał. Wyszedł teraz pod panią. Czy to Koperskiego? Tak. Koperski pójdzie na przebój tutaj. Adam Koperski jeszcze się przebiera gdzieś tam. Trochę chyba za dużo. Bo jedno kółeczko tracimy faktycznie futbolówkę i autu za chwilę. Gospodarzem. 87 minuta. Daleko tam jest zagranie. Dobrze, teraz ten Warwiński przerwał tą piłkę, ale utrzymują się gospodarze. Próbuję tutaj wokół przeszkadzać, jednak nic z tego nie wynika. Gospodarze. Strona, dobrze, jest tam Kwaliszewski, jest Słomczyński, radzimy sobie, ale nerwowo traci teraz Kwaliszewski, będą w doskonałej sytuacji na wycofanie i na nasze szczęście tutaj niedokładne sfinalizowanie tej akcji. Daleko i jak zwykle Piruk tutaj dzieli broń w powietrzu. No będą teraz te minuty tak wyglądać, bo my chcemy grać szybko, my chcemy grać do przodu, ale nerwowość sprawia, że też nie unikamy strat. Już biegnie po perki, żeby wznowić tę piłkę z autu. Zmiana kolejna w wykonaniu gospodarzy z numerem 7 na boisku. Melduje się Oskar Rebelka, a Murawę opuszcza. Kolejna zmiana na zespole gospodarzy, bo jest to puszczki grający numerem 6, kolejny Daniel. Jego miejsce na boisko znajduje się grający z numerem 7, Rebelka Oskar. Łączyński, jest lewa noga, Patryk Łączyński. Daleko, daleko. Nie cel. Dziewiąta 9 minuta, więc dosłownie dwie minutki plus to, co doliczy arbiter spotkania i niestety nie widzimy tutaj szans na to, żeby coś tutaj ugrać w Kotoszynie, a przecież nie tak to miało wyglądać w środku pola gospodarzy. Dobrze, teraz piłka do Spalenika, szczęśliwie, ale trzymajcie przy piłce, faulowany przez Koperskiego, no i teraz będzie leżał. Na pewno napastnik zespołu gospodarzy. Oskar Rebelka, zawodnik, który dopiero zameldował się na Murawie, będzie za chwilę wykonawcą tego rzutu wolnego. Osobowy mur ustawia Dominik Sobel. Będzie to dośrodkowanie. Tak, miękko ta piłka wrzucana na pierwszy słupek. Tam w tym wszystkim mógł przypomnieć. Zbierał się teraz koziołek i tak jak się od autu będą zaczynać gospodarze. Myślę, że minuta meczu już znaczy za chwilę to sędzia pokaże, ile doliczone zostanie to spotkanie z Łączyńskim niedokładnie. Musimy tutaj przerwać. Nie robi tego Piruk. Kwaliszewski, jeszcze ta piłka przeszła jeszcze. Jest Dominik Sobel.
może teraz Marcin Popiół, Paulo Bany, gdzieś tam czy Marcin Popiół. 5 minut pokazał główny arbiter tego spotkania. 5 minut dłużej potrwa ta druga część spotkania. Borow. Ruszył Koperski. Do niego piłka, ale niewiele brakło, by przeszła. Kotłowski. Bierze teraz Poczpaniak. Dawid Poczpaniak utrzymuje się na nogach. Dawid Poczpaniak tutaj jest Borow. Oddaje mu piłkę Poczpaniak. Jest miejsce do środkowania. Do nikogo, którą stoperzy zespołu Akry. Kotłowski. Kotłowski, gdzieś tam chyba trzeba szukać strzelenia w tych lekarniach, bo nie ma tu na co tracić czasu. Krzysztof Paliszewski, tak też właśnie się dzieje. Daleko, tam na walkę, do Szymandery, ależ... Teraz Dymit, pięknej piłki, ależ piękne uderzenie. Jeszcze piłka w wojsku została utrzymana. No, to było naprawdę kapitalne uderzenie w wykonaniu Władysława. Durom jednak bramka z zespołu gospodarzy. Paliszewski, także z autu, to był do Kowalskiego, trzeba strzeliwać tą futbolówkę, może teraz Koziołek, ale teraz to jest wybiczna piłka głowy, daleko, niemalże na środku boiska Dominik Sobel, teraz niedokładnie, teraz trzeba wracać, pusta bramka, na szczęście nie połapali się w tym wszystkim gospodarze, ale to oni są teraz przy piłce, to oni kradną ten czas, utrzymując się przy futbolówce. Dobrze, teraz Koperski przejął tą piłkę. Barwiński, musimy to lepiej przegrać, utrzymać się tej piłki. Wraca ze spalonego na pewno tam Staszewski, to jest więc no, od samego początku ten z tej akcji nie wyjdzie. Jeszcze Sobel, jeszcze Staszewski mu tam przeszkadza. Trzeba tutaj pchać to do przodu. Jest Dominik Borow. Tam by się przydało do Patryka Sączyńskiego. Tak też się dzieje, ale niedokładnie bardzo. Dominik Borow. Od autu Warciarzy. Sączyński. Sączyński jednak do tyłu, do Kozłowskiego. O, tak wiesz, tutaj kwalifikacji. Ma tutaj Koperskiego. Teraz nie zdecydował się rozszerzyć tej akcji, ale może teraz Marcin Popiół. Przechodzi ta piłka do Słomczyńskiego, nie opanuje jednak Słomczyński. Paulo Wany dobrze się tutaj zostawił. Będzie rzut wolny, będzie jedna z ostatnich sytuacji. Na nasze nieszczęście widzę, ucierpiał tam Patryk Słomczyński. Nie podnosi się do razy, a szkoda, bo przecież wiemy, jakim potencjałem dysponuje ten zawodnik i jak bardzo by nam go brakowało w kolejnych meczach. No dobrze, wstał już sporo, ustawił piłkę, więc piłka odchodząca od bramki. Niemalże w komplecie zameldowaliśmy się z Polutatem, tylko przecież tam wszyscy przed nim. Teraz dobrze dośrodkować do Dominik Borow, jest dośrodkowanie, przechodzi ta piłka przez wszystkich, jest innej tam, Szymandera, jest gol! Kamil Szymandera! Padł do tej piłki i uderzył przed siebie na dalszy słupek. Jakie to proste się wydaje, ale jakie też skuteczne w wykonaniu Kamila Szymandera. No ratujemy ten wynik w 94 minucie spotkania. 2-2 Kamil Szymandera. No kto jak nie on ma nam dać ten chociażby jeden punkcik. No załamani w tej chwili zawodnicy gospodarzy. Wiele sił włożyli w to, by dowieść tutaj ten wynik, który był bardzo korzystny dla nich. No ale tu jest jeszcze trochę grania. Tu trzeba uważać. Nie dać sobie w jakiś dziwny sposób stracić gola. Jeszcze, a może coś się uda jeszcze zaatakować. Jeszcze Popiół tutaj walczy z Pirugiem. Jest Woro. Niedokładnie. Poczpaniak. Trzeba tą piłkę gdzieś tam zagrać daleko. Bo utrzymujemy się przy piłce. Woro. Dobrze, teraz Popiół, ależ teraz szkoda, że nie minął Popiół, ale jest Koperski,
utrzymuje się przy piłce, czysto wygarnięta tam futbolówka. Dobrze, że Kozłowski, nie możemy stracić, bo tutaj tyle chaosu, że trzeba tutaj tę przebitkę wygrać. Jeszcze grają gospodarze, jeszcze tutaj naprawdę tutaj różne szeregi. Jest dośrodkowanie, jest tutaj przebita ta piłka spalenia, to on do niej dopada strzał nad bramką. Czerwona kartka tam widzę dla Jakuba Kozłowskiego jeszcze w ostatnich sekundach. I w tym momencie główny arbiter tego spotkania kończy wynik 2-2. Brawa dla warciarzy za walkę do końca. Natomiast znów trzeba przyznać, że te pół to raczej dwa stracone, aniżeli jeden ugrany, bo można tu było wywieźć zdecydowanie więcej. Ze stadionu w Krotoszynie żegna się z Państwem Marcin Kowalczyk.